Po dwóch sezonach nieobecności do rywalizacji powrócił zespół Free Shotters, który rozegrał spotkanie z Thai Work. W drugiej lidze Zumpa Team wygrał z Kubartem 6 do 4 i było to pierwsze od 893 dni zwycięstwo tego zespołu w lidze. W trakcie trzeciego tygodnia rozgrywek mogliśmy przyjrzeć się ostatnim wkraczającym do rywalizacji debiutantom, a byli nim NRF oraz Brygada Remontowa. Wyborną dyspozycję na początek bieżącej odsłony rozgrywek przygotowała Pruszkowia, która ma już 3 zwycięstwa z rzędu. Dzięki wygranej nad decetek Gdańsk 10-1 do 1, Styrta Wrzeszcz dołączyła do grona drużyn mogących pochwalić się trzycyfrowym dorobkiem punktowym w historii PL3. Po 23 ligowych spotkaniach bez zdobytego punktu przełamania doczekała się alternatywa Al Forceo. Która zremisowała ze State Street Bankiem 2 do 2. W najbliższym tygodniu Lufthansa System Poland postara się przekroczyć pułap 500 bramek zdobytych w rywalizacji na otwartych obiektach PL3. Dzięki dwóm asystom i czterem bramkom w spotkaniu z Tintechem, grający w drużynie Radia Gdańsk Piotr Formela przekroczył 200 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej w historii Ligi Ergol. Podobnej sztuki dokonał jego kolega z zespołu Piotr Wardowski, który dzięki świetnemu występowi przeciwko Tintechowi ma już 102 w punktacji kanadyjskiej. Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie piłkarskiej Ligi Trójmiasta www.pl3.com.pl